w fizyce wzór na obliczenie energii potrzebnej na wejście na pierwsze piętro. Mało tego, na wejście na 10 piętro wieżowca, który ma 44 metry. A teraz sprawdźcie, ile mają energii produkty żywnościowe, które zjadacie. Niech to będzie 3000 kilokalorii. To jest ogromna ilość. To jest ogromna ilość. To większość nie zjada tyle zgodnie z tymi tabelami, które są podane. Ale niech będzie 3000 kalorii. To wam wyjdzie, że zjadacie dziennie mniej niż potrzeba energii na wejście na pierwsze piętro. A wy możecie sobie 10 razy dziennie, czy nawet komuś zależy to więcej, wchodzić na 10 piętro i z powrotem i czuć się doskonale. I nie schudnąć jeszcze w dodatku z tego powodu. Także widzicie, że cała ta nauka, która mówi o tym, ile kalorii, kilokalorii człowiek ma zjadać dziennie, po prostu nie trzyma się kupy. Mało tego, chciałem przed waszym przyjazdem zrobić proste doświadczenie, założyć tam alternator na mój rower i postawić miernik, watomierz, mierzyć czas, ile to energii człowiek by zużył na zagotowanie 1 litra wody. I też by się okazało, że jest tego wielokrotnie więcej, niż on po prostu otrzymuje energii, niby otrzymuje energii zjadając dziennie. Czyli by się okazało, że to jest po prostu niemożliwe do człowieka do zrobienia. Także wydatek energetyczny, który człowiek pokonuje jedynie poruszając się o własnych siłach, chodząc do góry, w dół, czy tam cokolwiek robiąc, jest wielokrotnie większy niż to, co człowiek zjada. Natomiast faktem jest, że jak człowiek ogranicza ilość pożywienia, to ma więcej tej energii. Jaki z tego wniosek prosty płynie? Że człowiek potrzebuje zużyć dużą ilość energii na to, żeby wydalić, strawić to wszystko, co zjadł. A nie, że jedzenie daje człowiekowi energię. Z drugiej strony, ci, którzy z was pościli przez dłuższy okres czasu i potem wracali do jedzenia i obserwowali, i robili to wielokrotnie, i obserwowali, co się dzieje z ciałem, z umysłem, a szczególnie z ciałem, kiedy ja odstawiam jedzenie, wchodzę w post, poszczę, a co się dzieje, kiedy wracam do tego jedzenia. To zauważycie, że w momencie, przynajmniej ja tak czuję, i ciekaw jestem, jakbyście czuli, jak odchodzę od tego jedzenia, bo inaczej było, jak byłem nastolatkiem i pościłem, to ja nie czułem żadnej różnicy. Inaczej było, jak miałem, powiedzmy, 30 lat i robiłem te posty, bo ja te posty robię od 16 roku życia, a teraz mam 49 lat, więc trochę to trwa już. Więc było inaczej, ale już tam zaczynałem czuć, a inaczej jest teraz. Teraz czuję bardzo wyraźnie tą różnicę. Inaczej było, jak byłem chudy i ważyłem 60 kg, a inaczej było, jak jestem teraz i ważę 85 kg. Im bardziej człowiek otyły, tym bardziej czuję tą różnicę. I powiem wam, że różnica jest taka, że jak się odchodzi od tego jedzenia i te symptomy, które są, to jest tak, jakby człowiek wychodził z narkomanii. A jak już się to ciało oczyści i wraca, to pierwszą rzecz, którą zjada, to po zjedzeniu czuje się, jakby był na haju. Także ja coraz mniej różnic widzę, zresztą badałem to już kiedyś w przeszłości. I od strony energetycznej, i od strony oddziaływania na organizm, coraz więcej widzę tych różnic, jaka jest między człowiekiem, który... Bo z natury człowiek jest stworzony, tak jak ja widzę człowieka, do jakiego życia? Do takiego życia, gdzie on korzysta z wszystkiego tego, co jest w przyrodzie, ale nie uzależnia się. Więc to wszystko, co mamy w przyrodzie, a co można włożyć do buzi, pożuć, rozkoszować się tym, poczuć, i połknąć i wydalić, jest cała masa. Jest taka ogromna ilość tego, że można z tego korzystać. I warto z tego korzystać, bo jest to doświadczenie. Ale nie, żeby się od tego uzależnić. Dlaczego mamy zęby? Ktoś powie, no jak to? Człowiek nie może żyć bez jedzenia, no bo ma zęby. To po co przyroda by mu dała zęby? No prosta rzecz. Zęby mamy po to, żeby pogryźć, dokładnie przeżuć, zmielić, zmieszać ze śliną. Ale to nie znaczy, że my musimy koniecznie ciągle ten proces dokonywać. Żyje człowiek sobie spokojnie, w pełni świadomości, doskonale się czuje, jego organizm funkcjonuje doskonale. Ma ochotę spożyć jakiegoś narkotyku. To znaczy, ja przesadzam trochę.
kolonizuje zbytnio. Ma ochotę doświadczyć jakiejś substancji, niech to będzie owoc, niech to będzie ten kwiatek na przykład tutaj, niech to będzie liść. Jak to jest, jak ja to wezmę? Bo każda ta substancja zewnętrzna, która nie jest moim ciałem, jest czymś innym w tej materii i ja mogę ją doświadczyć poprzez spojrzenie na nią, poprzez dotknięcie, poprzez powąchanie. No i co dalej? Jak ją jeszcze doświadczyć? Może posłucham? A reszta? Cały ten świat, który jest wewnątrz mnie, to wszystko tutaj, służy właśnie temu, ten system nerwowy, służy właśnie temu i trawienny, żeby doświadczyć tego świata zewnętrznego wewnątrz mnie. I to jest życie duchowe. Czyli biorę ten kwiatek, wącham go, wkładam go do buzi, żuję go długo, długo go żuję, kilka minut, kilkanaście minut, pół godziny. Wracając do tematu, człowiek jest właśnie taką istotą, która doświadcza. Czyli bierzesz, żujesz, żujesz, żujesz i stwierdzasz, że wystarcza ci to doświadczenie, możesz to wypluć. Jeżeli ci nie wystarcza ten smak i zmiana smaku, która następuje po zmieszaniu ze śliną, połykasz i wtedy to zaczyna krążyć w całej krwi i system nerwowy informuje cię o tym, co to jest, jak to funkcjonuje i tak dalej. I doświadczyłeś tego, prawda? Nie zjadłeś ten owoc czy ten kwiat po to, żeby żyć, żeby to ciało żyło, tylko po to wypiłeś sobie taką kawę dla przyjemności albo zjadłeś cukierka dla przyjemności. Nie trzeba tworzyć cukierków, słodyczy i tak dalej. Mamy ich pełno w przyrodzie. Można wziąć i w ten sposób się rozkoszować. I po to człowiek ma usta, zęby, system trawienny. Właśnie tylko i wyłącznie po to. No ale wiadomo, jak każda substancja, można się uzależnić od każdej substancji. Jak człowiek od urodzenia został wychowany w tym, że musi jeść, żeby żyć, no to tak jest. Jak on już tak wierzy w to i ten program już tak w niego jest wbudowany, to tak rzeczywiście jest. I wtedy człowiek od tego urodzenia, najpierw jest mleko matki, które on jeszcze potrzebuje, żeby ciało w pełni uzyskało zdolność życia, system immunologiczny, obronny, żeby to wszystko się w pełni wykształciło. Rok, dwa, trzy lata i może zupełnie odstawić. No ale jak w międzyczasie my mu dajemy, 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 to on woli wchodzi, wchodzi w to, nie wiedząc tej podstawowej informacji, że to jest do rozkoszowania się. No i przez te wszystkie mordęgi i tak dalej, to cierpienie wchodzi, uzależnia się automatycznie, i potem jest bardzo, bardzo trudno z tego uzależnienia wyjść. Można to zrobić, tylko że żeby to zrobić, to trzeba spełnić wiele warunków. Po prostu trzeba zabezpieczyć swoje ciało, bo jak my spożywamy jakieś substancje przez jakiś czas, obojętnie co to jest, niech to będzie liść tamtej rośliny, czy niech to będzie pomidor, czy chleb, ryż, ziemniaki, obojętnie, to wchodzi w metabolizm. Pierwszy raz, jak my coś zaczynamy jeść, na przykład surowe ziemniaki, no to ciało to odrzuca. Ale jak my stopniowo, stopniowo jemy, stopniowo, coraz częściej, 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 to ciało zmienia swoje funkcjonowanie, jego metabolizm. Te wszystkie procesy zachodzące w organizmie zmieniają swoje funkcjonowanie tak, żeby zaakomodować ten surowy, zjadany ziemniak. I ono zaczyna wydzielać odpowiednie soki trawienne, odpowiedni mechanizm usuwania tego zaczyna uruchamiać i tak dalej. I to doświadczenie, które było, które żeśmy przeżyli zjadając pierwszego surowego ziemniaka, jest zupełnie inne niż to, które już zjadamy go jako setny czy pięćsetny raz. To jako pierwszy to było doświadczenie, w pełni można go było doświadczyć, a jak już jest pięćsetny raz, to już jest zupełnie inaczej. Pierwszy zapalony papieros, jakie to jest doświadczenie, a setny, pięćsetny, tysięczny, jakie to jest doświadczenie? Żadne już, prawda? Ale później jak się wypali 10 tysięcy papierosów i je odłożyć z dnia na dzień, jak trudno to jest, organizm... Szok. Tak, różne rzeczy się dzieją, bo on wszedł w metabolizm. I teraz trzeba powoli, powoli przystosować organizm, żeby to wszystko, co weszło w jego funkcjonowanie, powoli z niego wyszło. I ten proces odchodzenia od tego uzależnienia trwa pewien czas. Najlepiej jest go wykonać w przyrodzie, w prawdziwej przyrodzie, bo jeżeli wykonujemy go w takich warunkach,
to jest, jest to trudniejsze po prostu. Jest to trudniejsze. To patrząc z punktu widzenia typowo takiego materialnego. Bo jeżeli ktoś ma wystarczające poczucie własnej, własnego ja, wie czym jest, nie tylko, że wie, ale i też czuje, to potrafi to zrobić praktycznie z dnia na dzień samym umysłem. Mimo, że będzie mu ciężko, ale przejdzie przez to, nie umrze. No ja myślę właśnie, że to jest taki proces interakcji właśnie z ziemią, tak jak mówiłeś. Matka karmi swoje dziecko mlekiem, a później ziemia też by nam coś chciała. Nawet gdybyśmy byli założywszy zupełnie niejedzący, nie musimy jeść, ale chcemy doświadczyć właśnie czegoś tak jest. Od ziemi, bo jesteśmy właśnie tutaj i ona nam daje jakieś pierwiastki, czy jakieś związki, dzięki czemu możemy przeżywać na przykład jakieś historie. I jesteśmy właśnie tu na ziemi, związani z tą ziemią jako istotą. Może ona karmi nas energią, której nie widzimy. Tak, ona daje nam też swoją miłość. Właśnie to chodzi, nie? Że to nie przez te pokarmy stworzone w postaci roślin. Bo to co Joachim mówił na temat tego, że żeby wejść na 10. piętro, trzeba zjeść pączka. Nie, człowiek jest jako akumulator. Gromadzi energię z różnych stron i wcale nie musi do wykonania jakiejś czynności, że ja na przykład muszę wejść na 10. piętro, zjem pączka, to wchodzę, a jak nie zjem, to nie wejdę. Ja mam energię zgromadzoną z innych poziomów i dlatego tak trudno się odchudzić, że jem coś, nie, albo nie jem coś i rzucam energię. Energia do mnie dochodzi z różnych miejsc. Nie? Dlatego ja jestem tak duży, ale nie dlatego, że dużo jem. No właśnie, temu służą zmysły, kontaktowi, bo jeśli nie mamy, nie istnieje kontakt, prawda? A my na ziemi mamy się skomunikować. I teraz najłatwiej wyobrazić sobie, nie mam pięciu zmysłów podstawowych, nie jestem w stanie się komunikować, cieszyć się i jakby odbierać, prawda? Również, to jest dokładnie... To jest dokładnie to, że tak żeby skorzystać z tego, co Ziemia ofiarowuje, to jest chyba ten raj, tak? Cieszyć się wszystkimi możliwościami bez uzależnienia. Człowiek jest istotą, która jest stworzona do tego, żeby rozkoszować się życie, żeby to życie tworzyć. Ziemia dała mu wiele możliwości doświadczania życia typowo materialnego. Całe bogactwo przyrody, flory i fauny, powietrza, oceanu. To wszystko jest po to, żeby człowiek mógł się tym rozkoszować i w cudzysłowie mówiąc rozwijać się. A system pokarmowy tak bardzo skomplikowany jest systemem, który jest w pełni zintegrowany z systemem nerwowym człowieka. I można zrobić taki skrót i powiedzieć, że system pokarmowy to jest część systemu nerwowego. I po to on jest stworzony i jest taki skomplikowany i rozbudowany, żeby człowiek w pełni mógł doświadczyć tej materii. Dlatego człowiek, który żyje w sposób zupełnie naturalny, nie będzie nałogowcem i jadł kilka razy dziennie po to, żeby się najeść, tylko będzie od czasu do czasu coś tam skubał i będzie skupiał swoją uwagę na tym. Nie, że w biegu coś zjada albo je i rozmawia, tylko weźmie, usiądzie, zrelaksuje się, najpierw się przyjrzy, później posłucha, powącha, dotknie, otworzy, poogląda, tu włoży, zje, pożuje, poczuje smak, pół godziny będzie mielił to godzinę, później połknie i czuje, i będzie siedział i czuł, co się z tym dzieje, jak to się przesuwa i w momencie wydalania też będzie to czuł, co się z tym dzieje. Czyli świadomy. Tak, cały ten, i to jest drugi etap tak zwanego świadomego jedzenia, że człowiek, który się uwolnił już od uzależnienia, od tej narkomanii, jest w stanie w pełni doświadczać. Czyli może być inedykiem, może być bretarianem, niejedzącym, żyjącym światem, żyjącym praną, jakkolwiek to nazwiecie, nie ma znaczenia. Ale może doświadczać tego, tej planety, na której jest. Jak będzie na innej planecie, o innej gęstości, to będzie miał coś innego do doświadczania. Dlatego na innych planetach też są ludzie tacy jak my, wyglądają tak jak my, tylko że oni nie jedzą. Dlaczego? Dlatego, że tamta planeta nie daje im tej możliwości jedzenia. My jesteśmy tu, dlatego jemy, ale korzystniej dla nas jest
odrzucić to uzależnienie i stać się człowiekiem wolnym od jedzenia, a stać się człowiekiem, który rozkoszuje się tą materią, która planeta nam daje. I to jest cała różnica między człowiekiem, który jest uzależniony od jedzenia, a człowiekiem, który jest wolnym, który może jeść albo nie musi jeść. To tak samo jak z tą kawą, czy herbatą, czy jakimkolwiek innym napojem, czy papierosami. Może, ale nie musi. Jak odstawi, to nic mu się nie stanie. A chyba, że już popadł w taki nauk, że jak odstawi, to go częsie całego i wiadomo, różne symptomy. A tak samo jak w przypadku jedzenia jest. Tak najprościej to uzależnienie, to wiara w autorytety na zewnątrz siebie. Wtedy, kiedy wierzysz, jesteś świadomy siebie, to po prostu nie ma to, co na zewnątrz, nie ma władzy nad tobą. To prawda, czyli jak czujesz wystarczająco swoją moc wewnętrzną, swoją wartość, swoją prawdziwą wartość, wiesz to, czym jesteś, to wtedy stajesz się takim, im bardziej to czujesz, im bardziej to wiesz, wtedy stajesz się słońcem, które promieniuje, czyli wpływa na innych, wpływa na ten, nie tylko na innych ludzi, ale też na wszystko inne, nawet na ten fotel. A coraz mniej ulega wpływowi z zewnątrz. Tak jak Słońce w naszym układzie słonecznym jest doskonałym wzorem miłości bezwarunkowej. Tej miłości, którą ja piszę w literaturze przez dużą M. Ono zawsze to życie tworzy, promieniuje, daje ciepło, daje energię życiową, ale kompletnie niczego nie oczekuje i nie chce. To jest tak zwana doskonała miłość. Zresztą to, co nazywamy miłością, to jest to, co można czuć zmysłami, wszystkimi zmysłami, które mamy, kiedy tworzone jest życie, bo proces tworzenia życia może być obserwowany z zewnątrz. Sama świadomość jest taka, że ona jest ciemna, ona jest zimna, tam nic nie ma, temperatura zera bezwzględnego i kompletna ciemność. Świadomość równocześnie można nazwać kompletną nicością. Albo można powiedzieć, że świadomość wyłania się z nicości. Światło zawsze wyłania się z ciemności. Nigdy nie jest odwrotnie, że ciemność wyłania się ze światła, prawda? Światło wyłania się z ciemności. Więc świadomość jest takim światłem, które się wyłania z ciemności. I kiedy świadomość tworzy życie, kiedy zaczyna proces tworzenia życia, można to obserwować, można sobie wyobrazić, że jest się zewnętrznym obserwatorem i skupiać się na swoich wszystkich zmysłach. I co wtedy te zmysły czują, widzą? Światło jest widzialne przez oczy. W momencie, kiedy życie jest tworzone, widzimy światło. Stąd mówienie, że człowiek żyje światłem, człowiek żyje na świetle, pochodzi stąd. Dlaczego? Dlatego, że światło kojarzone jest z energią życia. Ono jest skutkiem ubocznym tworzenia życia. Jeżeli ja żyję światłem, to znaczy, że ja to żyję, że ja żyję, że ja cały czas tworzę życie. Bo mogę zrobić skrót myślowy i powiedzieć, że jestem się. Że ja tworzę to światło, tą energię życiową, dlatego tym żyję. Jeżeli natomiast skupiam się na tym, co czuje moje serce, to serce duchowe, czyli to, czym naprawdę jestem, to kiedy widzę proces tworzenia życia, czy go widzę w telewizji, na ekranie komputerowym, czy widzę, jak jakaś istota to robi, czy wręcz potrafię obserwować świadomość, to czuję miłość. I to jest właśnie skutek uboczny tworzenia życia. Widzę światło, czuję miłość. Jeżeli skupię się maksymalnie na sobie, uciszę intelekt, wycofam się z intelektu, wrócę do tego, czym naprawdę jestem, to w momencie, kiedy zaczynam wracać do tego, zaczynam tworzyć życie. I co czuję? Błogość, wspaniałość, miłość, światło. Mogę też słyszeć dźwięki przecudowne. Są to wszystko skutki uboczne tworzenia życia. Kiedy więc dochodzisz do tego momentu, że czujesz, czym naprawdę jesteś, to śmiejesz się z tego, że ty potrzebujesz cokolwiek do życia. Po prostu śmiejesz się, że potrzebujesz pracować, że potrzebujesz pieniądze, że potrzebujesz życia, że potrzebujesz samochodu, że potrzebujesz jeść albo ciepłego pomieszczenia i tak dalej. Natomiast jak już
wejdziesz, to już jesteś, już się zakotwiczysz i zapomnisz o tym, czym naprawdę jesteś, to wtedy czujesz, że absolutnie wszystko to potrzebujesz, jeśli to niezbędne. I tak się staje. Czy będąc w tym stanie, niektórzy to mówią, że to jest albo trzeci, czwarty, albo piąty wymiar, można się poruszać w tym naszym świecie, tutaj w tym trójwymiarowym i kompletnie nie odczuwać tak zwanych skutków ubocznych, tam czy tych oprysków, czy harpa, czy no, tego wszystkiego hałasu, bo takie teorie są, no tylko że problem jest taki, żeby to umieć utrzymać, no, to jest największy problem, bo no właśnie, jakbyś to skomentował. My tutaj jesteśmy w takim stanie i w takich okolicznościach życia, ponieważ jest to skutek naszej decyzji. My postanowiliśmy być. Teoretycznie rzecz biorąc, teoretycznie rzecz biorąc, my nie mamy ograniczeń poza tym, co wierzymy. My możemy w coś wierzyć i stwierdzić, czy to wierzenie jest ograniczeniem i mówimy, koniec z tym wierzeniem, ja już tego nie wierzę, jest inaczej, ale mimo wszystko nadal to funkcjonuje tak, jak to było wedle tego wierzenia. Dlatego, że wierzenie trudno jest usunąć nagle i gwałtownie. Z intelektu ja mogę intelektualnie dojść do wniosku, że ja w to nie wierzę i to nie jest prawdą, ale wszelkie oprogramowanie, które zostało w instynkcie po tym wierzeniu, funkcjonuje nadal. Więc trzeba to całe oprogramowanie usunąć i zmienić. I teraz ludzie są teoretycznie i praktycznie też nieograniczeni. Poza tym, co sami narzucają na siebie, albo sami narzucili. Więc skoro my tutaj jesteśmy, to jest to wynik naszej decyzji. Świadomej czy nieświadomej. Możemy z tej tak zwanej gęstości, z tej materii, teoretycznie rzecz biorąc, to całe ciało zmienić w ciało bardziej energetyczne. I ono staje się wtedy niewidoczne tutaj. Natomiast ja, jeżeli zrobię to, to ciało stanie się niewidoczne, ale ja nadal tu jestem w formie takiego ducha, takiej pary i nadal to wszystko widzę i odbieram i moje zmysły funkcjonują, tylko trochę inaczej. Także to, co ty mówisz, że z jednej gęstości gęstość większa może się przemieszczać i oglądać i poruszać w gęstości jeszcze większej. Właśnie to jest odwrotnie, jeszcze większej. Bo największa gęstość, jaka istnieje, jest próżnia. Absolutna, kompletna próżnia i zero bezwzględne. To jest największa gęstość, jaka istnieje i tam jest największa, najpotężniejsza energia. Im ta próżnia zaczyna się rozrzedzać, rozgęstniać, tym więcej powstaje właśnie takiej, między innymi takiej materii, w której my żyjemy. Dlatego mówi się, że próżnia przenika wszystko. No ale to już tam mniejsza o to, to jest fizyka. To, co ty mówiłeś, jest oczywiście możliwe i wiele istot tak robi, że podróżuje sobie na przykład w tym wszechświecie w formie niematerialnej, przybywa tu na nasze spotkanie, patrzy, co oni tu robią, nudzi się i biegnie sobie dalej. Tak. Znaczy mnie to interesuje, bo to jest według mnie to jest najszybsza, znaczy, no nie wiem czy najszybsza, to jest dla mnie tak ciekawa droga, żeby całkowicie być tutaj, a jednocześnie się odłączyć od matrycy, bo wtedy dopiero można powiedzieć, że w 100% jest się wolnym. Bo wtedy już mnie naprawdę nie obchodzą jakieś tam darmowe energie, no bo ja jestem sam w tym podłożeniu. Tak, ja jestem tym tą energią i jednocześnie mam dostęp do wszystkiego. Jesteś wszystko. Tak naprawdę to, że jest mistrzostwo. No, nie wiem ile to zajmie czasu, ale... No to tak, to jest prawdą to, co ty mówisz, ale trzeba najpierw odkręcić te wszystkie programy podświadomości, tak jak powiedziałeś, żeby właśnie zrobić to. Bo potem to jest moment, przełączyć się. Bo najpierw przydoj do tego, nie? Ktoś bardzo, bardzo prymitywny chce podążać drogą do najwyższego mistrzostwa, do osiągnięcia wedle niego najwyższej doskonałości. Także większej już nie ma. No i idzie tą drogą, idzie, osiąga, staje się tym najwyższym mistrzem, osiąga już to wszystko i co dalej? Znowu jestem. Na prawie ziemskim to jest chyba najwyższe. To znaczy, są teorie, na przykład tam chyba w hiperfizyce Monika Rajska, ona mówi, że
tak naprawdę to, co my nazywamy niebowstąpieniem, czy tam fizycznym, czy tym duchowym, bo to są dwa rodzaje, że najpierw jest to wyjście poza karmę, czyli to duchowe, a potem jest fizyczne, to co ty powiedziałeś, że całkowicie jest taka wysoka częstotliwość, że no, tego człowieka nie widać, chociaż tu fizycznie by tutaj był. To jest tak naprawdę furtka dopiero do dalszego rozwoju, ale nie tu, dalej. Ale to na razie nie ma co o tym myśleć. No ale wyobraź sobie, że jest tam ileś tych rozwojów, ja to nazywam sferami i on już ostatecznie osiąga to, co jest możliwe do osiągnięcia we wszystkich tych poziomach, sferach, po co dalej. To jest tak daleko, że ja nie wiem, nie potrafię to wyobrazić. Nieskończoność. No, tak, nieskończoność i co dalej będzie robić? Nie wiem, czy w tej chwili jesteśmy w stanie sobie w ogóle to wyobrazić. Więc na razie ale tyle, że cały czas to robisz. Przecież cały czas to robisz. No bo ja mam z tego radość. Dla mnie to jest pasja i faktycznie tak to robię sobie. Jak już ktoś, to już nie będzie ktoś, ale jak już ktoś osiągnie coś takiego, no to jedynie co mu pozostaje, to znowu się uprymitywnia. Może tak. Czyli wtedy jego rozwój duchowy, tego największego mistrza, będzie polegał na stopniowym uprymitywnianiu się. Bo inaczej co on będzie innego robił? Czyli programowanie. No, jak on to będzie robił, czy ona, czy to już jest jego sprawa. No tylko nie wiem, czy z taką wysoką świadomością, czy ktoś taki by coś takiego w ogóle by wpadł na coś takiego. Nie wiem. Może ego lecz. Nie, tak jak ja mówił, że wszystkich tych, którzy doświadczyli, spotykasz pod budką w ziemię. No i z takich dwóch siedzi w Zakopane, patrzą, a wpada taki turysta, wiesz, kupuje butelkę wody, wypija tą wodę tak szybko, nie, oni tak patrzą na niego, jak zwierzę. My mamy wiele takich wbudowanych w nasze myślenie przez społeczeństwo, w którym zostaliśmy wychowani, wierzeń i wzorców. Stereotypów. Tak, stereotypów. I my wedle tego oceniamy innych i oceniamy świat, nie wiedząc, że my sami w ten sposób się ograniczamy. Co też jest życiem. Są te programy, gdzie jest tam mnóstwo. Przekonanie. To co, bo nie jest problem. Problem jest w tym, żeby nie do siebie odpalać ten program. Bo ten problem to jest właśnie też częścią całości. No i bo my zawsze mówimy o tym Matrixie. To tak naprawdę to nie, jakby problem jest w tym, że nam się wydaje, że musimy musimy chodzić do tej pracy i płacić te podatki i tak dalej, Właśnie może nie musimy. I ten problem przestaje mieć tą wagę, przestaje mieć kontrolę nad nami. Tak jest. Nic nie musisz, wszystko możesz. Właśnie, dokładnie. No, może od tej strony to podejść. Trudno jest to zrobić tak od razu, nie? Tak raczej na rację. Dokładnie, więc jeżeli nie możemy, właśnie, to jest o to chodzi, bo to jest tak, że właśnie praktycznie nie możemy tego zrobić od razu, no to nie zajmujmy się tym, co jest niemożliwe, czyli zróbmy krok po kroku, małe kroki i tak to się dzieje. Trzeba mieć odwagę, żeby dokonywać zmian, które wszyscy naokoło uważają za szalone. Dla mnie to jest zbyt trudne. Nie mogę to powoli. Tak, jestem nie bójmy się być wariantami, słuchajcie. Tym się nie przejmuję specjalnie. Powód do dumy. Najwięcej mistrzów duchowych znajdziesz, jak już nie pod tą budką z filmem, to psychiatryka. Wierz mi, idź i porozmawiaj z nimi, a przekonasz się, że to jest faktem. Nie, może tak. Tylko nie masz na myśli psychiatrów, tylko tych, którzy są zamknięci. To się zgadza. Tych, którzy są zamknięci, izolowani, bo oni są niebezpieczni dla społeczeństwa. Może zbyt szybko chcieli pokazać, że jest inny świat. Asystent stwierdził, że jesteście niebezpieczni, zagrożeni. Na praktykach w więźniu to przeżyłam straszny szok. Zresztą chyba też byłaś, nie? Ja? Dlaczego? Na co tam fajnego było? Nic fajnego. Nie, no czemu szok? Proszę? Czemu szok? No, kiedy zobaczyłam tych ludzi pozamykanych tam właśnie, którzy... A, nawet naprawdę nie chcę. Że pozamykani, tak? Czy to jest miejsce, w którym się właściwie... Tylko dlatego, że myślą inaczej. Dokładnie. W żaden sposób nie wpływa się na to, żeby w jakikolwiek sposób mógł się poczuć lepiej. Mhm. Ono jest z samej swojej idei tak stworzone. To, co